Cześć, witajcie. Święta już się zbliżają wielkimi krokami, to dzisiaj pokażę Wam nasze ulubione bułeczki cynamonowe, które robimy już od 10 lat. Są to bułeczki drożdżowe z nadzieniem cynamonowym posypane cukrem. Nadają się na tą okoliczność bardzo dobrze. Zapraszam Was do wspólnej pracy. Na ciasto potrzebujemy 75 g masła, 250 ml mleka, 25 g drożdży, 50 g cukru pudru, 500 g mąki pszennej oraz szczyptę soli. Ciasto robimy tak jak ciasto drożdżowe, czyli musimy roztopić masło, dodać mleko, troszeczkę rozpuścić drożdży, podgrzać to w temperaturze do 37 stopni Celsjusza, wszystko razem wymieszać i później dodać do mąki wyrabiać ciasto. Można to robić ręcznie, ewentualnie za pomocą robota kuchennego. No to dodajemy po kolei składniki. Masło, do tego cukier puder, mleko, i drożdże. To wszystko podgrzewamy w temperaturze około 37 stopni Celsjusza do pełnego rozpuszczenia. Mamy rozpuszczone już drożdże i masło. Tak to ma wyglądać. Teraz dodajemy do tego mąkę. Jeżeli będziemy wyrabiać ciasto ręcznie, to wyrabiamy do momentu, aż całkowicie ciasto będzie odchodziło od dłoni i będzie takie mocno elastyczne. Jeżeli robimy to maszynowo, no to do pełnej elastyczności będzie widać, że ono jest takie już sprężyste. Wtedy jest odpowiednie. Dodajemy mąkę i będziemy wyrabiać. Ciasto już mamy wyrobione. Teraz przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 30 minut do wyrośnięcia. Gdy ciasto sobie rośnie, w tym czasie możemy przygotować składniki na farsz. Co do niego potrzebujemy? Potrzebujemy 50 g masła, 50 g cukru pudru, jedna łyżeczka cynamonu. Jeżeli ktoś lubi więcej cynamonu, tak jak my, ja daję dwie łyżeczki, można spokojnie dać więcej. Jedno jajko, które będzie nam służyło do posmarowania bułeczek oraz gruboziarnisty cukier trzcinowy, ewentualnie biały, do posypywania. Ciasto mamy już wyrośnięte, teraz wykładamy je na blat. Przez chwilkę wyrabiamy. Ciasto dzielimy na dwie części. Teraz musimy rozwałkować to ciasto na placek o grubości około 3 mm. Mamy to. Teraz rozpuszczamy masełko do farszu do środka. Wrzucamy masło do rozpuszczenia.
Masło mamy roztopione, dodajemy teraz cukier puder. Wszystko rozpuszczamy. I cynamon. I mieszamy do połączenia składników. Dobra, jest super. Teraz na ten placek około połowę tego farszu musimy posmarować pędzelkiem. Rozsmarujemy po całym placku. Teraz zwijamy to w rulon. O tak. Z dłuższej części. Teraz takie ciasto musimy pokroić na takie ślimaczki 1,5 cm ostrym nożem. Z tak pokrojonymi ślimaczkami układamy je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Układamy cięciem do góry z dosyć dużymi odstępami. Takie ślimaki odkładamy na pół godziny do ponownego wyrośnięcia. W międzyczasie włączamy piekarnik na 225 stopni, niech się już nagrzewa. Tam rosną sobie z tyłu za mną ślimaczki. To samo robimy z drugą częścią ciasta. Rozwałkowujemy na grubość 3 mm i będziemy smarować pozostałą masą. Ślimaczki nam już podrosły. Możemy je teraz posmarować jajkiem. Mamy już wszystkie posmarowane. Pewnie zauważyliście, że niektóre są mniejsze, niektóre większe, ale nie przejmujcie się. Każdy ślimaczek znika w mgnieniu oka. Na świeżo są najlepsze, zresztą sami zobaczycie. I teraz posypujemy cukrem gruboziarnistym. Ok. Takie ślimaczki wkładamy teraz do piekarnika. Temperatura 225 stopni. Będą się piekły około 8 do 10 minut. Jeżeli Wam zastygnie tutaj ta masa, trzeba ją delikatnie podgrzać, wtedy się wszystko rozpuści. Masło się ścina i wtedy robi się gęste. I rozsmarowujemy.
bułeczki są już upieczone, teraz muszę wystygnąć, ale szczerze Wam powiem, ja już się nie mogę doczekać, żeby je zjeść, a pozostali w domu już jedzą. Najlepsze są właśnie na świeżo do zjedzenia, bo są najsmaczniejsze. Dlatego polecam Wam, żebyście sobie je zrobili i spróbowali. Naprawdę warto. Zapraszam Was na nasz kanał. Zasubskrybujcie nas, to będę częściej wstawiał fajniejsze filmiki. Trzymajcie się, powodzenia, smacznego. Cześć.